Witam w 577. części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa Bartosza Wójcika pod tytułem Dialektyka Utopii. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Utopia poznania polegać by więc powinna na chęci dotarcia do jej bezpojęciowości z pomocą pojęć. Dialektyka i utopia stanowią dwa istotne pojęcia w słowniku filozofii spekulatywnej, których siła oddziaływania nie ustała do dziś. Dynamiczną relację, jaka między nimi zachodzi, należałoby określić jako paradoksalną tożsamość w różnicy. Z jednej strony utopijny impuls jest tym, co wprawia całą dialektyczną maszynerię w ruch, z drugiej zaś utopia jako kres jest zatrzymaniem pracy pojęcia. Podobnie sama utopia posiada strukturę na wskroś dialektyczną, będąc negacją istniejącej rzeczywistości jako horyzont niezrealizowanych możliwości. Jest także jednocześnie negacją tejże negacji, czyli urzeczywistnieniem utopijnej obietnicy, aktualizacją możliwości. Pojęcie utopii, które rozumiem za klasykiem Karlem Mannheimem, jest zatem z jednej strony totalną negacją zastanego kompleksu bytowego, odrzuceniem całości jako systemu, z drugiej zaś strony tej ideologicznej i spetryfikowanej formie bytu przeciwstawia się równie totalistyczny ideał transformacji owej historycznie istniejącej rzeczywistości. W tym schizofrenicznym rozdarciu manifestuje się dialektyczna istota utopii, będącej zarazem totalną krytyką bytu, którego afirmatywnym odbiciem jest dominująca ideologia, jak i totalnym projektem nowej rzeczywistości, która zgodnie z najbardziej pierwotną utopią hiliastyczną ma nadejść już jutro od zaraz. W tym sensie określa się następnie stosunek bytu i utopii jako stosunek dialektyczny. Słowo to oznacza na tym etapie stosunek prosty, polegający na tym, że każdy etap bytu wydaje z siebie wszystkie owe treści myślowe i duchowe, które w formie skondensowanej zawierają w sobie to, co negatywne, jeszcze nieurzeczywistnione, braki każdego stopnia bytu. Te elementy duchowe stają się następnie ładunkiem wybuchowym, rozsadzającym ów byt. Byt rodzi utopię. Te rozsadzają byt w kierunku następnego bytu, moja emfaza. Byt wraz ze swoją ideologią staje się warunkiem możliwości utopii. Ta natomiast obraca się z krytyki w pozytywną możliwość bytu, stając się nową ideologią. Tak w największym skrócie przedstawia się fundamentalna mannheimowska dialektyka utopii i ideologii. Skoro określeniem paradoksalnej relacji utopii i ideologii jest dialektyka, to ujmując sprawę po heglowsku, należałoby zapytać, jaka jest relacja między samą relacją a członem tej relacji, to jest pomiędzy dialektyką a utopią. Słowem idzie tutaj o dialektykę dialektyki i utopii. Ta tautologiczna i nieco niezgrabna dla rygorystycznych wymogów rozsądkowego myślenia konstrukcja rozbija pozorną autonomię obu pojęć, wpisując je w wielostronny ruch wzajemnego warunkowania, którego trajektorii i pęknięciom będziemy się uważnie przyglądać, gdyż pozwoli to na naszkicowanie schematu czy ramy konceptualnej rozmaitych konfiguracji, w jakich występują utopia i dialektyka. Na gruncie tradycji filozofii spekulatywnej, w której granicach poruszają się niniejsze rozważania, dialektyki i utopii nie można myśleć rozłącznie, jako dwóch wyosobnionych określoności, tak samo jak nie można ich bezpośrednio utożsamiać. Jako dwóch stron tego samego pojęcia. Dla dialektyki nie ma żadnego poza, gdyż wszystko jest już w niej, ale nie nią samą, co oznacza, że żywioł różnicowania jest tym, co zapośrednicza każdorazowo wszystko, co przechodzi przez spekulatywne tryby. Już na wstępie można zaproponować możliwe układy, jakie będą ze sobą zawiązywały pojęcia dialektyki i utopii. Dialektyka jako horyzont utopii, utopia dialektyczna, utopia jako kres dialektyki, dialektyka jako zniesienie utopii i tak dalej. Porzucając jednak te nazbyt wysubtelnione, rezonerskie, jak powiedziałby Hegel, rozważania spekulatywno-logiczne, skoncentrujmy się na konkretnej, historycznej mediacji omawianego ruchu pojęciowego, mianowicie na dwóch modelach myślenia o utopii, u dwóch wielkich dialektyków nowoczesności, Hegla i Adorna. Tylko takie ujęcie umożliwi uchwycenie dialektyki utopii towarzyszącej jej nieustannie utopii dialektycznej w ich
rzeczywistym środowisku, to jest w historycznej obiektywizacji. A to z kolei otwiera perspektywę spojrzenia całościowego, która nie mogąc się domknąć prostą całością wcale nie jest. Jednak nie uprzedzajmy wydarzeń. W 1797 roku, po trzyletniej emigracji w Bernie, Hegel powraca do ojczyzny i osiada we Frankfurcie, do którego trafia za namową przyjaciela Friedricha Hölderlina, uwalniając się tym samym od okresu intelektualnej izolacji. Hegel nawiązuje tam bliskie stosunki z wieloma znaczącymi przedstawicielami niemieckiej młodej generacji literacko-filozoficznej. Na bazie tych kontaktów towarzyskich powstaje grupa tzw. filozofii zjednoczenia, Vereinigungsphilosophie, w której skład wchodzili Hölderlin, Isaac von Sinclair, Jakob Zwilling i na krótko właśnie Hegel. Cała czwórka przez około rok czasu regularnie i intensywnie spotykała się i dyskutowała na temat propozycji sformułowania nowego systemu filozoficznego idealizmu transcendentalnego, przezwyciężającego jednostronne ograniczenia i antynomiczne pułapki dominującego wówczas idealizmu w wydaniu kantowsko-fichteańskim. Młodzi, niepokorni myśliciele poszukiwali nowej etyki, która miała stać się metafizycznym fundamentem nowej epoki, co notabene byłoby wyciągnięciem ostatecznych konsekwencji z prymatu rozumu praktycznego filozofii transcendentalnej. Dlaczego w ogóle wspominam o tym drobnym odłamie klasycznego idealizmu niemieckiego z ostatniego pięciolecia XVIII wieku? Ponieważ ostatecznie to właśnie za manifest tej grupy filozofii zjednoczenia uznaje się piękny, acz niedokończony tekst, najstarszy program systemu niemieckiego idealizmu, który powstał prawdopodobnie już w 1796 roku. Zapisany ręką Hegla i odnaleziony w jego papierach, faktycznie wyrażał raczej myśli całej czwórki na wzór romantycznej symfilozofii, której spiritus movens był Hölderlin. Manifest ten stanowi najlepszy przykład klimatu intelektualnego końca XVIII stulecia w Niemczech, tej burzliwej i niezwykłej dekady, której trzema najważniejszymi wydarzeniami za Friedrichem Schleglem były rewolucja francuska, Wilhelm Meister Goethego i teoria wiedzy Fichtego. Najstarszy program wyraża ten sam typ świadomości i samowiedzy, co epoka spełnionej grzeszności, by posłużyć się określeniem Fichtego. Rozpoznając kluczowe sprzeczności społeczeństwa mieszczańskiego, humaniści niemieccy, z jednej strony zauważa Lukács, muszą uznać to burżuazyjne społeczeństwo, muszą je afirmować jako konieczną, jedyną, możliwą i postępową rzeczywistość, z drugiej zaś muszą krytycznie ujawniać i wypowiadać jego sprzeczności, jeśli nie chcą być apologetami i kapitulować przed nieludzkim charakterem tego społeczeństwa. To napięcie generowane przez stosunki społeczne wczesnego kapitalizmu i odpowiadające im rozszczepienie w filozofii Kanta i Fichtego znajdowało naturalne ujście w utopijnych poszukiwaniach nowego pojednania, jedności jednostki i wspólnoty, rozumu teoretycznego i praktycznego, partii oświecenia i ortodoksji, wiary i wiedzy. Słowem, utopia miała wyzwolić człowieka stojącego u progu nowoczesności od pozytywności, w sensie heglowskim, rozdartej epoki. Hegel jeszcze w trakcie swojego pobytu w Bernie usilnie rozwijał ideę totalności etycznej, absolutnego pojednania w ścisłym związku z religią ludową, naturalną, przeciwstawioną religii pozytywnej, instytucjonalnej, która miała być prostą restytucją ducha wspólnotowego gmin wczesnochrześcijańskich i greckiej polis. Jednakże idealne rysy tych klasycznych epok nie mogły długo pełnić funkcji wzorca dla nowoczesnej samowiedzy, której refleksyjne poszukiwanie pewności w sobie udaremniło pozyskiwanie modelu pojednania z wyidealizowanej przeszłości. Jakie konsekwencje miało dla podmiotu oderwanie go od naiwnej substancjalności chrześcijańsko-antycznej? Odpowiedź na to pytanie przynosi utopia estetyczna.
W najstarszym programie to właśnie sztuka, idea piękna, uzyskuje status władzy pojednawczej, wyznaczającej kierunek przyszłości. Oświeceniowa religia rozumu zostaje zapośredniczona z nową mitologią, tworząc tym samym syntetyczną mitologię samego rozumu, co notabene nawiązywało do projektu reformy mitologii młodego Schellinga. Zmysłową religię, w której poezja będzie nauczycielką ludzkości, a kres dotychczasowej historii i ostatecznie zniesienie filozofii dokona się w sztuce poetyckiej. Monoteizm rozumu i serca, politeizm wyobraźni i sztuki, oto czego nam potrzeba. Sztuka wyniesiona do rangi absolutu oddziałuje także w świecie społecznym. Zanim nie uczynimy idei estetycznymi, to znaczy mitologicznymi, lud nie będzie się nimi interesować. Zwieńczeniem tej utopii jest natomiast obraz największego dzieła ludzkości, estetycznego pokoju, w którym oświeceni i nieoświeceni muszą sobie podać rękę. Mitologia musi stać się filozoficzną, lud musi stać się rozumnym, filozofia zaś mitologiczną, aby filozofów uczynić zmysłowymi. Wtedy zapanuje między nami wieczysta jedność, wtedy zapanuje powszechna wolność i równość duchów. Postulaty śmiałe, wizje, a także sama retoryka i stylistyczny wydźwięk tego liczącego raptem 3 strony manifestu do złudzenia przypominają ideę Schillera z listów o estetycznym wychowaniu człowieka z 1795 roku. Na co uwagę zwracało wielu komentatorów, na przykład Marek Siemek, Jürgen Habermas czy Jacques Rancière. Młodzieńcza utopia estetyczna Hegla i jego przyjaciół jest syntetycznym streszczeniem napisanych z wielkim rozmachem schillerowskich listów, które śmiało można uznać za archetypiczną reprezentację nowoczesnej utopii estetycznej z jej kluczową ideą pojednania podmiotu i przedmiotu w estetyce w sztuce jako medium absolutu. Dla przykładu w liście 21 autor Zbójców przedstawia piękno jako moc przywracającą człowiekowi utraconą totalność jego prawdziwej natury, równoważącą przeciwieństwa i napięcia. A w liście 27 poświęconym utopii pięknego człowieczeństwa pisze: w państwie estetycznym objawia mu się jeden człowiek drugiemu tylko jako postać i staje naprzeciw niego jedynie jako przedmiot swobodnej gry. Podstawowym prawem tego państwa jest dawać wolność dzięki wolności. Schiller wikła się jednak, jak słusznie zauważa Siemek, w pewną nieprzekraczalną dwuznaczność, aporię, pojawiającą się na przecięciu naiwnej utopii estetycznej eksponowanej w pierwszej części rozprawy i sentymentalnego wychowania estetycznego, którego program wyłania się w finale tekstu. Pęknięcie to skazuje Schillera na nieustanne oscylowanie na zasadzie szleglowskiego Schweben między oboma biegunami. Szlifujący się w tym czasie w swoim dialektycznym myśleniu Hegel wybiera inne rozwiązanie, porzucając początkową fascynację projektem utopii estetycznej. Cytując Habermasa, Hegel tymczasem bardzo szybko począł wątpić w utopię estetyczną. W rozprawie Differenz des Fichtischen und Schellingschen Systems z roku 1801 nie daje utopii żadnych szans, ponieważ w kulturze ducha wyobcowanego głębsze, poważne odniesienie żywej sztuki nie jest już godne uwagi. W takiej sztuce filozofia nie może się podporządkować. Raczej musi pojmować samą siebie jako miejsce, gdzie rozum ma wystąpić jako absolutna władza zjednoczenia. Innymi słowy, w swojej późniejszej systemowej fazie Hegel pojmuje sztukę jako zmysłową, a przez to ułomną, fragmentaryczną, formę, w której uobecnia się absolut. Jako taka napotyka ona wewnętrzne ograniczenia, wskazuje na coś, co wykracza poza jej istotę. Treść sztuki wymyka się jej formie. Dlatego, jak doskonale wiemy, sztuka zostaje zniesiona w religii, czyli wyobrażeniowym przedstawieniu treści absolutnej, by ostatecznie duch powrócił do siebie w pojęciu filozoficznym. Ideał, do którego zdąża sztuka u Schillera, który jest jednocześnie motorem napędowym całego projektu utopii pięknego człowieczeństwa, pozostaje nieuchwytny, zawsze wychylony poza nią. Zaś Hegel ideał ów przesuwa poza granicę uniwersum sztuki, tym samym pozwalając mu się urzeczywistnić w idei. Co za sprawą tego przesunięcia dzieje się z utopią? Utopia sztuki zostaje rozwiązana na gruncie heglowskiej estetyki, a utopia absolutu zrealizowana w instytucjach nowoczesnego społeczeństwa mieszczańskiego, absolutu rozumianego jako zapośredniczający proces samoodniesienia.
będącego zjednoczeniem abstrakcyjnych momentów ogólności i jednostkowości w pojęciu konkretnej ogólności, którego historyczną postacią miało być państwo, monarchia konstytucyjna. Schemat tego państwa może posłużyć za znakomitą matrycę heglowskiej dialektyki, która wbrew wszelkim oskarżeniom o teleologizm ma, jak zauważa Sławoj Žižek, zawsze przynajmniej dwa końce, dwa rezultaty. Na przykład, państwo pierwotnie jest ustanowione jako racjonalna totalność, znosząca przygodność indywidualnych celów jednostek. Następnie zaś dokonuje się osobliwa zmiana perspektywy, bowiem osią, na której wspiera się ogólność państwa, jest monarcha, jako przygodna i cielesna egzystencja. Tak należy rozumieć paradoksalność konkretnej ogólności. To, co najbardziej uniwersalne, jest ufundowane w tym, co radykalnie partykularne, jak kolos na glinianych nogach i zawsze już wewnętrznie odniesione do uniwersalnego. Oba bieguny wytracają swoją autonomię i zbiegają się w niecałej całości. Zwrot, który dokonuje się w myśli dojrzałego Hegla, dystansującego się od swoich młodzieńczych fascynacji, najlepiej można pokazać, jak czyni to Habermas, na przykładzie podziału na dwa modele krytyki, zaproponowanego, o ironio, przez młodego Hegla w rozprawie Über das Wesen der Philosophischen Kritik z 1802 roku. Pierwsza krytyka byłaby krytyką rzeczywistości, sprzeciwem wobec tego, co jest, fałszywych pozytywności epoki. Konsekwencją takiego stanowiska krytycznego byłaby naturalnie utopijna czy rewolucyjna obietnica zmiany. Natomiast druga krytyka byłaby krytyką w imię rzeczywistości. Rozbijaniem nieprzejrzystych abstrakcji, fałszywych świadomości, ograniczonych światopoglądów i utopijnych mrzonek, zakrywających prawdziwą istotę tego, co jest. Rozumna rzeczywistość nie domaga się pojednania, bowiem już jest w istocie jednością i totalnością, albo raczej jest pełnym uświadomieniem sobie niemożliwości totalności i niedomkniętego pojednania, jak sugerowałaby perwersyjna lektura Hegla proponowana przez Žižka. Późny Hegel w Zasadach filozofii prawa miałby uprawiać już tylko ten drugi model krytyki. Przyjrzyjmy się na moment słynnej przedmowie do Zasad filozofii prawa, w której sposób najbardziej dosadny i przejrzysty Hegel prezentuje już zdecydowanie antyutopijny rys swojego myślenia. Filozofia, ponieważ jej zadaniem jest zgłębienie tego, co rozumne, jest właśnie ujmowaniem tego, co obecne i rzeczywiste, a nie konstruowaniem czegoś pozaświatowego, o czym Bóg raczy wiedzieć, gdzie miałoby się znajdować, a raczej o czym faktycznie można powiedzieć, gdzie się znajduje, mianowicie w błędności jednostronnego, pustego rezonowania. A nieco dalej Hegel dodaje, jako rozprawa filozoficzna musi ona być jak najdalsza od tego, by uważać za swe zadanie stworzenie konstrukcji państwa takiego, jakim ono być powinno. Nauka, jaka się w niej ewentualnie zawiera, nie może zmierzać ku temu, by pouczać państwo, jakim ono być powinno, lecz raczej ku temu, by pokazać, w jaki sposób państwo etyczne uniwersum ma być poznane. Hegel krytykuje filozofów abstrahujących od aktualnej rzeczywistości, wypierających jej istnienie na rzecz mglistej utopii przyszłości. Ponieważ świadom jest zagrożenia, jakie niesie ze sobą to pozornie niewinne marzycielstwo, bujanie w obłokach, już w fenomenologii ducha rozpoznał on fundamentalny związek pomiędzy utopią absolutnej wolności, kardynalną ideą oświeceniowych teorii, a jej logicznym końcem w wielkim terrorze Jakobinów, którzy błędnie ją zinterpretowali. Każda utopia dążąca do pojednania z antagonizowanej rzeczywistości i ucieleśnienia swojego projektu skazana jest na przemoc jako środek do realizacji owego wzniosłego celu. Jeżeli coś jest nierealne, nierzeczywiste, nieosiągalne, to droga do wykreowania takiego alternatywnego świata, droga do wdrożenia, implementacji takich, a nie innych postulatów musi wieść przez przemoc. Przemoc staje się actus purus, trampoliną umożliwiającą bezpośrednie i natychmiastowe hic et nunc przejście od upadłej teraźniejszości do utopijnej przyszłości. Dlatego Hegel, przepracowując traumę najkrwawszych ekscesów rewolucji francuskiej, pod której przemożnym wpływem znajdował się w młodości, uznał, że to sama rzeczywistość w swoim historycznym wymiarze jest prawdziwym przedmiotem filozofii, a nie żaden teleologiczny projekt zbawienia. A to oznacza, pisze Shlomo Avineri, że jeśli coś istnieje,
Jego istnienie musi mieć ostateczną rację, a ta racja, choć często skryta i trudno uchwytna, musi zostać wydobyta na powierzchnię. Filozofia, mając za swój przedmiot rozum, winna go poszukiwać w aktualnej rzeczywistości. W tym duchu należy odczytywać znany epigramat Hegla z tejże przemowy. Co jest rozumne, jest rzeczywiste, a co jest rzeczywiste, jest rozumne. Ten wielokrotnie dezinterpretowany pasus, między innymi za sprawą błędnego przykładu Engelsa, będący kością niezgody między lewicą a prawicą heglowską, wyraża po prostu czynny charakter rozumu jako siły kształtującej to, co istnieje, która nadaje nieokreślonej bezpośredniości bytu pojęciową postać. Istnieje jako sensowne, to jest poznawalne i opisywalne. To, co daje się wypowiedzieć, to, co zostaje objęte mackami języka. Jeszcze inaczej można powiedzieć, że rozum urzeczywistnia się w świecie, przechodząc od potencji do aktu. Nie wnosi nic do świata z tamtej strony, tylko wydobywa z niego jego najgłębsze, niezrealizowane jeszcze możliwości poprzez interpretację, dociekanie, rozumienie, poznawanie. A to pozwala pomyśleć, że Hegel pragnie osiągnąć utopijną obietnicę idealnego państwa poprzez gruntowne zrozumienie rozmaitych sieci zapośredniczeń, z jakich utkane jest państwo istniejące. Oczywiście obietnicy tej nie wypełnia, ponieważ żadne partykularne, istniejące państwo nie dosięga, nie zostaje całkowicie pojęciowo określone, neutralno-abstrakcyjnego pojęcia państwa, jak ujmuje ten paradoks Žižek. O ile pojęcie państwa jest ustanowione jako takie, staje się dla siebie samego. Wychodzi ono nieuchronnie w negatywną relację z partykularnymi, faktycznie istniejącymi państwami. Partykularne państwa są nieadekwatne, wybrakowane wobec swego pojęcia. Heglowskie konkretne, uniwersalne nie oznacza partykularnego, konkretnego państwa, które w końcu dopasowało się do uniwersalnego pojęcia państwa, ale ogół nieudanych prób urzeczywistnienia pojęcia państwa, jego ideału. Zatem dojrzały Hegel nie szuka już pozytywnego pojednania państwa i jego pojęcia słowem utopii, tylko zadowala się, jako wcielony rozum obserwujący, serią negatywnych urzeczywistnień owego pojęcia. Tym samym jego filozofia polityczna rezygnuje z maksymalistycznych roszczeń utopii, która chce pouczać świat, jakim on być powinien, dążąc na manowce jakiegoś nierealistycznego wzorca, a zamiast tego proponuje rozpoznać rozum jako różę w aktualnej teraźniejszości i dzięki temu móc się nią radować. Czy deklaracje te należy odczytywać jako kwietystyczną rezygnację pięknej duszy, która jest konieczną pozostałością po zarzuconej utopii? Zdaje się, że nie do końca. Avineri przypomina nam, że w tej samej przedmowie filozofia traktowana jest jako własna epoka ujęta w myśl, która poznać może nie tylko to, co jest, a raczej to, co minęło. Pamiętajmy, że sowa Minerwy wylatuje dopiero z zapadającym zmierzchem. Filozofia jest zatem mądrością wieku dojrzałego, które jest doświadczony, krytyczną refleksją nad wypełniającą się postacią świata, którą stara się zrozumieć poprzez transpozycję historycznej materii, obrazu zastanego na język pojęcia. Ta nieustanna praca konfrontowania ze sobą formy i treści rzeczywistości oglądanej w jej rozwoju, na jej poszczególnych etapach dochodzenia do swojej istoty, ustanawia dialektyczną całość, jaką jest ostatecznie niespójna w sobie idea filozoficzna. Czy dialektyczny żar gaśnie w uspokojonej w sobie substancjalnej totalności pojęcia czy państwa? Czy bez utopijnego impulsu spekulatywna praca pojęcia ustaje? Czy dialektyka jako skończony ruch heterogenicznej subiektywności może się wydarzać bez wsparcia ze strony utopii? Hegel nie daje jednostronnej odpowiedzi na żadne z pytań, w ogóle nie udziela takich odpowiedzi, wikłając się raczej w swoim myśleniu w ciąg ekwiwokacji, których przezwyciężyć ostatecznym i rozstrzygającym pojednaniem nie potrafi. Dlatego skazuje nas raczej na permanentną dwuznaczność, którą Martin Heidegger uczynił faktycznym rdzeniem jego filozofii. Dlatego momenty utopijnego otwarcia i antyutopijnego spełnienia wchodzą ze sobą u Hegla w wielokierunkowy ruch wzajemnego zapośredniczania, nie pozwalając na utożsamiające zatrzymanie się na żadnym z biegunów. Dlatego właśnie w tej pękniętej całości, którą stanowią
Nie dające się uzgodnić fragmentaryczne juvenilia i dojrzały system, Hegel jest prawdziwy i wierny paradoksalnej logice dialektyki. Tylko to pozwala zrozumieć, że utopijny pierwiastek, wartościowany pozytywnie czy negatywnie, jest niewymazywalny ze spekulatywnej maszynerii. Przynajmniej jeśli spojrzeć na nim przez pryzmat lekcji dialektyki negatywnej, jakiej udziela nam Theodor Adorno. Adorno w myśleniu o utopii zajmuje, nieco upraszczając, pozycję terminu przeciwstawnego wobec swojego wielkiego poprzednika Hegla. W krytyce filozofii sztuki spekulatywnego mistrza wykłada własną negatywną definicję utopii jako niemożliwości urzeczywistnienia samej siebie, ponieważ owo urzeczywistnienie zdradza wyzwalający impuls utopijny, podporządkowując go wyalienowanemu i zreifikowanemu kompleksowi bytowemu, ideologii głównemu adwersarzowi frankfurtczyka. Natomiast Hegel zdradził utopię, konstruując to, co istniejące, jak gdyby było ono utopią absolutną ideą. Wbrew doktrynie Hegla, zgodnie z którą duch świata opuścił już postać sztuki, utwierdza się inna jego teoria, podporządkowująca sztukę egzystencji pełnej sprzeczności, która utrzymuje się wbrew wszelkiej afirmatywnej filozofii. Hegel popełnia błąd, zakładając, że sztuka romantyczna jest spełnieniem się utopii sztuki, które byłoby jej końcem w czasie. Adorno mówi, że utopia sztuki nie może dojść do swojego pojęcia, że sztuka nie potrafi konkretyzować utopii nawet w sensie negatywnym, a wreszcie, że sztuka jako obraz zagłady tylko poprzez jego absolutną negatywność wypowiada to, co niewypowiedziane. Utopię. Utopia, sztuka, zagłada, nowe tworzą nierozerwalną konstelację pojęciową, po meandrach której porusza się teoria estetyczna. Zanim jednak powrócimy do sztuki, należy opisać pokrótce pracę pojęcia utopii na poziomie logicznym, w samej mechanice myślenia Adorna. Przede wszystkim Adorno ustanawia silną opozycję utopii i istnienia, horyzontu możliwości i zaktualizowanych treści. Oczywiście pobrzmiewa tutaj echo rozróżnienia Mannheima na utopię i ideologię. Dlatego zarówno Hegel, jak i Marx, Engels, a także Lukács byli wrogami utopii w imię jej urzeczywistnienia. Nie ma większej zbrodni, zdrady wobec utopijnego blasku myśli niż ucieleśnienie go w świecie, niwelujące cały jej ładunek negatywno-krytyczny. Utopia jako niewypowiadalny horyzont czystej możliwości w momencie choćby próby artykulacji unicestwia samą siebie, upadając w kolisko bytu. Jeżeli jest miejscem, którego nie ma, to kiedy się pojawia, automatycznie traci na znaczeniu i zaciera się, znika, bo nie może już dzierżyć tego miana, nie może się już nazywać utopią. Dla Adorna aktualizacja jest sygnaturą zniszczenia potencjalności. Co dzieje się z relacją utopii i dialektyki w takim radykalnym ujęciu? Utopia póty jest dialektyczna, póki pozostaje ontologią stanu fałszywego. Stan prawdziwy, który miałby nastać w efekcie urzeczywistnienia konkretnej możliwości utopii, byłby wolny od sprzeczności i różnicy, a zatem byłby nową postacią tożsamości, czyli praformą ideologii. Jak zauważyliśmy przy okazji Hegla, nowoczesna utopia rodzi się jako odpowiedź na kryzys, to jest lukę w strukturze społeczno-symbolicznej, tym samym stając się obietnicą zaklajstrowania pęknięć samej rzeczywistości, rozbitej totalności modernitas. Utopia przeciwstawia nową totalność, pełną i pojednaną w sobie, totalność bez różnicy. Zatem ponownie wpadamy w zaklęty krąg nowoczesnego mitu, homogenizującej przemocy, reifikującej szczątki podmiotowej wolności i ludzkiego szczęścia. Projekty gwarantujące uniwersalne szczęście ludzkości obracają się w swój negatyw w świecie, w którym każda ludzkość jest maską nieludzkości, a najmniejszy krok ku ich, to jest ludzi, radości, prowadzi do stężenia cierpienia. Adorno zauważa jeszcze jedną, być może najniebezpieczniejszą konsekwencję zrealizowanej utopii. W świetle utopii, która przeszła na stronę istnienia, nie ma już niczego, co byłoby możliwe, potencjalne, bowiem wszystko zostałoby w zupełności nasycone, wypełnione, zaktualizowane, spełnione, a więc unieruchomione i zamknięte w doskonałym jednym. Brak możliwości jest brakiem nowości, ten zaś brakiem wolności. Namiestnikiem utopii jest ciemność. Czarna plamka, niepokojąca resztka, która nie pozwala światu oświecenia
w pełni rozbłysnąć, strzegąc tym samym wolności każdej pojedynczej egzystencji. W takim razie, co dla Adorna jest warunkiem możliwości zaistnienia choćby śladowej wolności? Nie tożsamość. Dlatego, jak łatwo się domyślić, utopia byłaby bez żadnej ofiary nietożsamością podmiotu. Idąc dalej tym tropem, Adorno dodaje, że utopia jako świadomość niemożliwości trzyma się konkretu, jako tego, co niewypaczone. Jest jednostkową treścią wymierzoną przeciwko uniwersalizującej formie, czyli potencjalnością, rezerwuarem tego, co szczegółowe, które nie może nigdy w pełni zaistnieć. A wreszcie, jak pisze Adorno w pierwszym miejscu dialektyki negatywnej, nieprawdziwość wszystkich uzyskanych tożsamości jest odwrotną stroną prawdy. Idee żyją w pustych przestrzeniach między tym, czym rzeczy roszczą sobie być, a tym, czym są. Utopia byłaby czymś ponad tożsamością i ponad sprzecznością, pojednaniem w różnicy. Moja emfaza. Przykład zmieniony. Nie trudno zauważyć, że poruszamy się po kole. Rozpoczęliśmy od niezrealizowanej utopii, sztuki. Poprzez niemogącą zaistnieć utopię nietożsamości do utopii, jako pojednania w różnicy, której najdoskonalszym ucieleśnieniem jest właśnie dzieło sztuki. Nie sposób interpretować konceptualne pomysły z dialektyki negatywnej bez odniesienia do jej pełniejszej konkretyzacji w teorii estetycznej. Pojęcie utopii znakomicie obrazuje ów tranzytywny charakter dialektyki. Adorna, która choć przemieszcza się w obrębie pewnego kręgu, to jest to krąg nieskończony i nieciągły, w którym co krok pojawia się różnicujący ślad i grudka nie do zasymilowania. Różnica nie dająca się zintegrować w ruchu pojęcia jest warunkiem możliwości samego ruchu, zasadą jego dynamiki i gwarantem nieskończonej pracy, nie znajdującej prostego zwieńczenia w tożsamościowej syntezie. Takim śladem i grudką jest właśnie utopia wydarzająca się w dziele sztuki. W teorii estetycznej czytamy, pośród dominującej użyteczności sztuka ma rzeczywiście coś z utopii, jako to co inne, wyłączone z maszynerii społecznego procesu produkcji i reprodukcji, nieporządkowane zasadzie realności. Krucha i zawsze już naruszona autonomia sztuki, która, pamiętajmy, permanentnie zderzana jest ze swoim społecznym uwarunkowaniem, otwiera swój utopijny horyzont, w przestrzeni którego znajduje się prawda sztuki. Otwarcie to nie jest bynajmniej uobecnieniem się prawdy, jej paruzją, ustabilizowaniem się absolutnego sensu. Prawda sztuki jest tylko pozorem tego, co nie jest pozorem. Zawartość prawdy w dziele jest negacją jej istnienia, której to negacji dzieła nie wyrażają w żaden sposób. Taki nie dający się ontologicznie dookreślić status sztuki i jej prawdy, które są utopią niemożliwego i materializacją nowego, zbliża się do fragmentu i jego negatywnej, rozpraszającej, decentralizującej logiki. Fragmentu, o którym Adorno napisał: chcę tylko zarysować kierunki albo podawać modele dla przyszłego wysiłku pojęcia. A ta fragmentaryczność teorii estetycznej, rozbitej w konstelacji wzajemnie ścierających się pojęć utopii, negatywności, sztuki, pozoru, dzieła, nietożsamości, szczegółowości, prawdy itd., jest tym, co nie pozwala na jej teoretyczne domknięcie. Ergo, jest tym, co czyni ją niemożliwą możliwością, a więc utopią. Myślenie utopijne byłoby wobec tego innym określeniem myślenia negatywnie dialektycznego, czyli takiego, które byłoby ciągłą pracą zapośredniczania przeciwstawnych i heterogenicznych momentów, istnienia i nieistnienia, prawdy i pozoru, jednostkowości i ogólności, tożsamości i nietożsamości, skończoności i nieskończoności. Słowem, utopia jako dialektyka jest paradoksalnym medium, utrzymującym wszystkie sprzeczności w ciągłym i wzajemnym ruchu ustanawiania, którego zwieńczenia, wielkiego finału, doczekać się nie sposób, bo po prostu go nie ma. Jednak czy aby na pewno? Jak pogodzić utopię negatywności, krytycznej nieskazitelności, samowiedzy wrażliwej na każdą, nawet najsubtelniejszą przemoc całości i tożsamości z utopijnością samej utopii, z obietnicą
szczęścia w nią wpisaną. Słowem, jak ocalić dialektykę negatywną, wydającą z siebie rozdarty podmiot przed całkowitą rozpaczą? Zatrzymajmy się przy pojęciu szczęścia, które obok opisywanej negatywności jest drugim członem, momentem adornowskiej utopii. W spekulatywnym dziele Adorna dają się wyróżnić dwie utopie, dialektyczna, o której była mowa do tej pory, i mesjańska. Obie uwikłane są w logikę derridiańskiego podwójnego wiązania. Utopia mesjańska, czyli w zasadzie to, co u Mannheima zostaje określone mianem pierwotnego chiliazmu, jako praformy utopii, jest zarówno warunkiem możliwości, jak i warunkiem niemożliwości utopii dialektycznej, ponieważ z jednej strony sankcjonuje wizję mesjańskiego pokoju i zbawienia imienia własnego, bez których cała dialektyka negatywna byłaby jałowym i abstrakcyjnym rezonerstwem, ale z drugiej strony jednocześnie owo projektowane pojednanie jest zatrzymaniem krytycznej pracy pojęcia, zdradą utopii w imię jej urzeczywistnienia. Zatem Adorno, podobnie jak Schiller, dla Siemka jest konsekwentny w swojej niekonsekwencji. Co jednak kryje w sobie mesjańska pozytywna wizja utopii frankfurtczyka? W jednym z najpiękniejszych fragmentów Minimów Moraliów, zatytułowanym Sur Lo, Adorno szkicuje obrazek swojej utopii, sytuujący się na antypodach tego, co zwykło się nazywać, uważać za szczęśliwe spełnienie ludzkości. Na pytanie o cel wyemancypowanego społeczeństwa zauważa filozof odpowiedzi w rodzaju spełnienie ludzkich możliwości albo bogactwo życia. Oczywiście samo pytanie obnaża naiwnie teleologiczną i pozytywistyczną wizję postępu, którą Adorno zaciekle zwalczał. Odpowiedzią delikatną byłaby najbardziej dosadna, aby już nikt nie musiał głodować. Każda inna odpowiedź za stan zgodny z ludzkimi potrzebami uznaje ludzkie zachowania ukształtowane według modelu produkcji jako celu samego w sobie. Uwikłanie w kapitalistyczny paradygmat produkcyjny, w fetyszyzm towarowy, w alienujący słownik efektywności i dynamiki jest przyczyną porażek nowoczesnych projektów emancypacyjnych, technologii utopijnej. Wykroczenie poza społeczeństwo mieszczańskie, reprodukując jego własną logikę, wyzwalając hamowaną przez system produktywność, może zakończyć się tylko intensyfikacją totalności i powszechnej kwantyfikacji. Myśl ta jest paradygmatyczna dla całej wczesnej szkoły frankfurskiej. Podobne tezy można przeczytać na przykład u Herberta Marcusego czy Maxa Horkheimera. I wydaje się dość aktualnym ostrzeżeniem dla zwolenników immanentnego samozniesienia kapitalizmu, których dzisiaj nie brakuje. Dlatego według Adorna myślenie o wyemancypowanym społeczeństwie, samowystarczalnym, nieśmiertelnym czy też wiecznie szczęśliwym winno się rozpoczynać od emancypacji, od fetyszu produkcji, jej sztandarowego hasła więcej, mocy produkcji, kreatywności, rozwoju itd. Może prawdziwe społeczeństwo sprzykrzy sobie rozwój i z wolnej woli nie wykorzysta jakiejś możliwości, zamiast pod ich obłędną presją szturmować obce gwiazdy. Zatrzymanie możliwości w stanie potencjalnym i towarzyszące mu zahamowanie ekspansywnej presji rozwoju są momentami mesjańsko-utopijnymi dialektyki Adorna. W tym stanie poluzowania, wyzwolenia od ujarzmiającej relacji, od imperatywu panowania, otwiera się kruchy horyzont szczęścia, a miejscem owego otwierania się nie szczęścia samego, lecz raczej nieskończonego ruchu ku szczęściu jest właśnie dzieło sztuki. Podsumowując swoją wizję, filozof napisze: Rien faire comme une bête. Leżeć na wodzie i spokojnie patrzeć w niebo. Być nic więcej, bez żadnych określeń i spełnień. Oto co mogłoby zająć miejsce procesu, czynu, spełnienia i naprawdę dotrzymać obietnicy logiki dialektycznej, że dojdzie do swych źródeł. Autoasercja, samoafirmacja swojego niewywłaszczonego przez wyobcowujące struktury nowoczesnego uspołecznienia idiomu staje się mesjańską myślą o szczęściu bez władzy. Nie powinno zaskakiwać, że mesjańskie ślady u Adorna uważnie wychwytuje Agata Bielik-Robson, przekształcając je natychmiast w mesjańską drogę, w jeszcze inne wyjście. Zdaniem autorki utopia szczęścia i sprawiedliwości pozwala wpisać Adorna w tradycję witalistycznego mesjanizmu, a dokładnie jego
klinicznego odłamu. Adorno projektuje więc, zauważa Bielik Robson, nominalistyczne królestwo, świat spełnionego mesjańskiego witalizmu, gdzie poza groźbą wszelkiej reifikacji rozkwita pojedyncze życie, życie prawdziwe, odzyskane i wyemancypowane przez denaturalizację, wolne od fizycznego upadku w relacje władzy i przemocy, uwolnione do różnicy, czyli, jak mówi Adorno, nietożsamości. Przypomina to do złudzenia wizję szlachetnego dzikusa, Rousseau, skrępowanego przez kulturę i przez konwenanse społeczne, które wyjaławiają go i wydziedziczają z ontycznego obywatelstwa, z tożsamości, ze szczęścia. To wyzwolenie, ta emancypacja ma na celu porzucenie kultury, w tym przypadku kultury produkcji, kultury kapitalistycznej, która prowadzi do postępu, rozkwitu, rozwoju poprzez wzmożoną ideę rozwoju. Tę całkiem trafną kodę należałoby uzupełnić o dialektyczne napięcie nieskończonej skończoności utopii, o którym Bielik Robson w swoim ekstatycznym witalizmie zapomina. U Adorna na próżno szukać spełnienia w mesjańskim finale nowego życia, innego horyzontu, słowem kresu utopii bez koniecznego dopełnienia w wiecznym niespełnieniu, w żmudnej i momentami rozpaczliwej pracy negatywności, w totalnej krytyce totalności. Za każdym momentem afirmatywnym jak cień podąża moment negatywny. Uwzględniając te zastrzeżenia, należy zauważyć, że mesjański błysk, skądinąd pojawiający się u Adorna za sprawą jego przyjaciela Waltera Benjamina, jest tchnieniem życia napędzającym dialektyczne tryby, dla których stawką działania jest właśnie refleksyjne, podmiotowe i szczęśliwe życie. Utopia jest dialektyką, dialektyka jest utopijna. W tym sądzie nieskończonym istnieje jedyna możliwa koniunkcja mesjańskiej obietnicy i krytycznej odpowiedzialności szczęścia i sprawiedliwości. Sąd ten wydarza się w dziele sztuki, a dokładniej w niepełnej i ułomnej próbie upojęciowienia pięknego pozoru. Zaś samo pragnienie energii bez przemocy, wolności od tożsamości jest już w sobie i dla siebie realizacją owej wolności, czyli wolnością do różnicy, fundamentem królestwa imion własnych, o którym marzył Adorno. Podsumowując, spekulatywny ruch pojęcia utopii jako niecałej całości przebiega między antagonistycznymi biegunami Hegla i Adorna, przecinający i różnicujący także samych autorów. Utopia jako sąd nieskończony jest dialektycznie przepołowiona między urzeczywistnieniem w aktualności, zbawieniem w doczesności, a nieustającą nadzieją na rozwartym w przyszłość nieskończonym horyzontem, czyli oczekiwaniem mesjańskiego pokoju, jakiegoś wybawienia, jakiejś emancypacji. Jest luką między actualis a prolepsis. Zakończenie minima moralia najlepiej oddaje opisywaną dynamikę. Poznanie nie ma innego światła prócz tego, które rzuca na świat zbawienie. Trzeba stworzyć perspektywy, w których świat odnajdzie się, obcy, ujawniający rysy i pęknięcia, tak jak kiedyś biedny i zniekształcony będzie leżał w mesjańskim świetle. Adorno jednak dodaje ale, które jest interwencją utopii dialektycznej i właśnie to ale jest kluczowe. Ale jest to też całkiem niemożliwe, ponieważ zakłada stanowisko wymykające choćby minimalnie poza zaklęty krąg istnienia. Ostatecznie ani mesjańskie światło, ani kres dziejów ujęty w paruzji absolutu nie są całkiem możliwe. Pozostaje jedynie wartkie, ograniczone, a przez to zawsze niepełne i zapośredniczone słabe zbawienie, dokonujące się w ramach pojęcia, poza obręg którego żadna dialektyka, a zatem żadne myślenie nie wykracza i wykroczyć nie może, więc spoczywa na marzycielstwie. Bardzo dziękuję.